Cześć, witajcie. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest ranek 5 października 2016 roku. Wczoraj, po długiej agonii, ostatecznie zmarła umowa na temat zakupu śmigłowców Caracal. Ja myślę, że o śmigłowcach Caracal ja naprawdę powiedziałem już bardzo dużo i tu nie będę wiele dodawać, natomiast wokół tej sytuacji narosło wiele mitów, zupełnie błędnych, nieprawidłowych informacji zostało podanych i tym się dzisiaj zajmę. Mianowicie pierwszą rzeczą, o jakiej chciałem opowiedzieć, jest to sytuacja, jaka jest w lotnictwie morskim, przede wszystkim w lotnictwie ratowniczym. Ja tutaj wrzucę, pokażę Wam mapkę przedstawiającą polską strefę odpowiedzialności SAR, czyli odpowiedzialności poszukiwawczo-ratowniczej. Generalnie system ten był zbudowany w taki sposób, że istniały dwie bazy śmigłowców. Jedna baza była to baza Gdynia-Babie Doły, w której stacjonowały mniejsze śmigłowce W3RM Anakonda. Jest to maszyna mniejsza i o mniejszym zasięgu, czy mniejszej długotrwałości lotu. Tak więc po wleceniu w miejsce poszukiwania mogła tam krócej pozostawiać. Oczywiście długość pozostawania w strefie SAR zależy również od odległości, jaką najpierw ten śmigłowiec musi przelecieć. I te śmigłowce Anakonda operujące z bazy Gdynia-Babie Doły, one odpowiadały przede wszystkim za Zatokę Gdańską i okolice bezpośredniej bliskości Zatoki Gdańskiej. Natomiast druga baza lotnictwa ratowniczego, gdzie stacjonują śmigłowce ratownicze, znajduje się w Darłowie. Jak można zauważyć, jest to na samym środku polskiego wybrzeża. I takie też były zadania śmigłowców operujących z tej bazy. Otóż ich zadaniem było pokrycie właśnie wybrzeża. Oczywiście, aby robić to skutecznie, śmigłowce te muszą dysponować większym zasięgiem i tak też było. Otóż w bazie w Darłowie za zadania ratownicze odpowiadały 4 śmigłowce ratownicze Mi-14PS. Niestety problem z tymi śmigłowcami jest taki, czy był taki, że były to maszyny wyprodukowane w 1983 roku, pod koniec 1983 roku, a więc maszyny, które już były w dość zaawansowanym wieku. W odróżnieniu od innych śmigłowców, innych typów, te śmigłowce były bardzo intensywnie eksploatowane i jako, że były to śmigłowce ratownicze latające nad morzem, były eksploatowane w środowisku morskim. Konstrukcja tego śmigłowca jest taka, że śmigłowiec ten może wodować, on może wylądować na wodzie. Jest to ciekawa cecha konstrukcyjna, ale właśnie operowanie na niskich pułapach nad morzem, czy nawet lądowanie na morzu doprowadziły do tego, że śmigłowce te, ich kadłuby ulegały bardzo intensywnej korozji, nie mogły być dłużej eksploatowane i ostatnie śmigłowce tego typu zostały wycofane w 2010 roku. Tworzy nam to poważny problem, ponieważ sprawia, że duża część polskiego wybrzeża jest niepokryta. Jeśli chodzi o patrole SAR, problem ten rozwiązano dwojako. Pierwsze, oprócz śmigłowców Mi-14PS w Polsce eksploatowane są śmigłowce Mi-14PL. Są to śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych. One różnią się dosyć znacznie konstrukcyjnie od śmigłowców tych PS, jednak postanowiono, że zostaną one dostosowane do wykonywania zadań ratowniczych. No i tu jest problem, ponieważ śmigłowce te tak naprawdę poddane zostały głębokiej przebudowie. Dlaczego mówię, że była to głęboka przebudowa? Dlatego, że jedna z różnic konstrukcyjnych między śmigłowcami Mi-14 tych obu wersji jest taka, że śmigłowiec w wersji ratowniczej posiada szerokie wrota pozwalające na łatwiejsze perowanie wyciągarką i podejmowanie rozbitków. Podjęto decyzję, że te śmigłowce modyfikowane również zostaną w ten sposób wyposażone w takie szerokie wrota, ale żeby to wykonać, trzeba było ciąć kadłub, w tym przeciąć jedną z głównych wręg, które przenoszą obciążenie. Tak więc jest to bardzo poważna zmiana konstrukcyjna. Nawet można by powiedzieć, że to jest zmiana, której nie wiem, czy producent podjąłby się takiej modyfikacji, zwłaszcza na tak starych śmigłowcach. Jednak zmiany te wykonano, przebudowane zostały 2 śmigłowce. Oczywiście te zmiany, one różnie można je interpretować, natomiast faktem, którym mi doniesiono, jest to, że po prostu te śmigłowce ze względu na zmianę tych obciążeń, przecięcie tych wręg, cechowały się bardzo dużą ilością wibracji. No myślę, że można tutaj dyskutować, czy te śmigłowce były w ogóle bezpieczne. Jednakże wróćmy tutaj do ratownictwa. Otóż, jak mówiłem, ostatnie śmigłowce ratownicze wycofano w 2010 roku. Dzięki temu, że dwa śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych zostały przebudowane w ten sposób, odroczono tutaj wyrok, jeśli chodzi o tą sprawę. No, co dalej? Sprawa była o tyle dobra, że wojsko posiadało trochę więcej tych śmigłowców Anakonda, niż było to absolutnie niezbędne do prowadzenia dyżurów. Jednakże i tutaj sytuacja nie jest dobra. Dlaczego? Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej dysponowała 7 śmigłowcami Anakonda. Tu zaznaczyć muszę, że minimalną, absolutnie minimalną ilością do utrzymania dyżuru są 3 maszyny. Niestety jedna z tych 7 maszyn została utracona w taki sposób, że tak naprawdę ta maszyna nie była własnością Marynarki Wojennej, tylko firmy PetroBaltic, która w ramach tam jakichś wzajemnych zobowiązań, głównie tyczących się transportu pracowników na platformy wiertnicze, ufundowała maszynę i udostępniała. Ona była eksploatowana w jednostce wojskowej, natomiast nie do końca była własnością. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo tak naprawdę nie wiem do końca, jak to było. Natomiast co jest istotne, że ta maszyna została odebrana z jednostki wojskowej i została sprzedana na rynku. Ona, zdaje się, trafiła do Czech. W tym momencie wojsko zostało z 6 maszynami tego typu. Kolejny problem jest taki, że maszyny, one nie są dostępne cały czas. Część śmigłowców po prostu musiała przejść remonty, przez co faktyczna ilość maszyn w jednostce zmalała do 3–4. Marynarka podjęła decyzję o przebudowie 2 śmigłowców Sokół, bo Marynarka Wojenna posiadała 2 śmigłowce Sokół. Co ciekawe, są to jedne z najstarszych śmigłowców Sokół, jakie są w Wojsku Polskim, wyprodukowane w 1989 roku i podjęta decyzja o przebudowaniu tych maszyn w wersji transportowej czy pasażerskiej, również do wersji poszukiwawczo-ratowniczej. Natomiast problem pojawił się tu taki, że pewne cechy konstrukcyjne śmigłowców tych morskich Anakonda, tego się nie da zmodernizować. Znaczy, można wyposażyć te śmigłowce w wyciągarkę, w reflektor, w głowicę, natomiast nie da się ich wyposażyć w pływaki, ponieważ te pływaki są integralną częścią, ich montaż jest integralną częścią kadłuba i podczas wodowania pojawiają się pewne obciążenia, na które po prostu te maszyny zwykłe, transportowe nie były policzone i nie wiadomo, jak się taki śmigłowiec zachowałby. Tak więc te maszyny przebudowano do wersji ratowniczej, jednak nie posiadają one pełnych zdolności, jeśli chodzi o loty nad morzem. I to jest jedna sprawa, bo jeszcze jest druga sprawa taka, że te śmigłowce, one miały być odebrane już jakiś czas temu, natomiast remontujący i modernizujący je PZL Świdnik nie wywiązał się do końca z umowy, dlatego też śmigłowce te, ich odbiór się przedłużył, ich odbiór został opóźniony. I co się okazało? Okazało się, że po odbiorze, że maszyny te nie przeszły odbioru technicznego, tak więc Marynarka Wojenna odmówiła ich odbioru i trafiły one z powrotem do producenta, gdzie mają być poprawione w jakiś sposób. No i teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób wojsko zabezpiecza całe to wybrzeże, całą tą mapkę, którą tu wcześniej też wam pokazywałem. Otóż odbywa się tak, że dyżury są prowadzone naprzemiennie w Darłowie i w Gdyni i Babiej Doły. I co się dzieje, jeżeli mamy problem, jeżeli jest alarm i trzeba startować, by udzielić komuś pomocy? Otóż odbywa się to w taki sposób, że jeżeli alarm jest w drugiej strefie odpowiedzialności, drugiej bazy, to śmigłowiec startuje na przykład z Darłowa, on leci do bazy w Gdyni, tam ląduje, zostaje zatankowany na ziemi i stamtąd ponownie startuje i dopiero leci wykonywać zadania te poszukiwawczo-ratownicze. Jak widzimy, przez takie rozwiązanie potencjalnie znacznie zwiększa się czas reakcji od alarmu do momentu, kiedy śmigłowiec może udzielić pomocy rozbitkom. Ale to też jeszcze nie jest cały problem, ponieważ reszta tego problemu wygląda w ten sposób. Sytuacje są różne. jeżeli chodzi o ratownictwo morskie. Sytuacje mogą być tego typu, że po prostu przyszedł sztorm i trzeba udzielić pomocy załodze kutra rybackiego, więc podjąć powiedzmy do 3-4 marynarzy. Inna częsta sytuacja jest taka, że po prostu ktoś płynie na promie i okazuje się, że ma problemy zdrowotne, atak serca i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. No, w tym momencie to jest dosyć prosta operacja z punktu widzenia ratowników, w takim sensie, że nie trzeba szukać tego celu i zwykle jest niezwiązana z warunkami atmosferycznymi, czyli z pogodą, więc śmigłowiec leci nad prom, pobiera tego delikwenta chorego i wiezie go do szpitala, udzielając mu na pokładzie pierwszej pomocy. Natomiast od czasu do czasu zdarzają się poważniejsze wypadki. Warto tu przypomnieć katastrofę promu Heweliusz. I wtedy rozbitków jest bardzo dużo. Wtedy potrzebny jest śmigłowiec. Pierwsza o większym zasięgu, czy większej długotrwałości lotu, który może pozostawać dłużej w strefie odpowiedzialności. A po drugie, mogący fizycznie po prostu zabrać większą ilość rozbitków, tak? Jeszcze tutaj warto przypomnieć, bo ja tu mówię na przykład o tym, że no docelowo tych śmigłowców Anakonda będzie 8, czyli teoretycznie pozwoli to na obsadzanie dyżurów w 2 bazach, ale to nie jest prawda. To jest teoria. Natomiast praktyka wygląda w ten sposób, że kiedy zostaną odebrane te śmigłowce, w tym te przebudowane, które przypomnimy, one nie mogą wykonywać w pełni zadań na morzu. Do tego jeszcze dochodzi taka kwestia, że nie wszystkie maszyny mogą być w tej rotacji, jeśli chodzi o dyżury, bo od czasu do czasu te załogi one muszą też potrenować i do tego mają być przede wszystkim używane te maszyny przebudowane, te nie mogące operować nad morzem. Natomiast w momencie, kiedy te maszyny zostaną odebrane, mamy kolejne maszyny, które obecnie są na dyżurach, które po prostu są na tyle stare, na tyle dużo czasu minęło ich od ostatniego remontu, że one muszą trafić do zakładu w Świdniku, który wykona na nich remont. Tak więc liczba maszyn w jednostce, ona będzie cały czas na poziomie absolutnie minimalnym. Nawet zakładając ten scenariusz naprzemiennego prowadzenia tych dyżurów. I to jest tylko sytuacja w marynarce wojennej. No, tak naprawdę, aby ten problem nie powstał, o który Wam opisuję, nowe maszyny powinny być wprowadzane mniej więcej od 2010 roku. One powinny być nowe, kupione w taki sposób, żeby dostawy miały miejsce od 2010 roku, żeby nie było całej tej sytuacji. W tej chwili mamy rok 2016, został skasowany przetarg na Caracale. Zrobienie nowego przetargu, samo jego opracowanie, przeprowadzenie procedury to będzie 2-3 lata, a potem będą 2-3 lata do faktycznych dostaw. Od momentu podpisania umowy, już zadeklarowania się z offsetami, z wszystkim. Co to oznacza? To oznacza, że skoro my teraz mamy już końcówkę 2016 roku i dodamy do tego powiedzmy 5 lat, to pierwsze maszyny ratownicze nowe trafią do wojska w 2021 roku, czyli jedyne 11 lat po tym, kiedy były potrzebne. No ale dobrze, to rozgadałem się o maszynach ratowniczych, jak to wygląda z maszynami ratowniczymi. Ale jaka jest sytuacja z innymi maszynami, z innymi śmigłowcami w Wojsku Polskim? Otóż sytuacja wcale nie jest wiele lepsza. O ile w ratownictwie morskim tak naprawdę już wydarzyła się katastrofa, bo trzeba przerabiać jakieś stare maszyny, przesuwać je, żeby tylko uzyskać te minimum niezbędnych zdolności, o tyle jeżeli chodzi o zdolności w innych typach lotnictwa używającego śmigłowców, to sytuacja jest taka, że jesteśmy, no jeszcze nie skoczyliśmy w przepaść, ale stoimy na progu tej przepaści i skasowanie tego przetargu tak naprawdę jest skok w tą przepaść. Inne typy śmigłowców, jakie używamy, nie wiem, czy jest tu sens, żebym opisywał wszystkie typy śmigłowców, to może opiszę sytuację tam, gdzie jest tych maszyn najwięcej, czyli w wojskach lądowych. Otóż wojska lądowe, jeżeli chodzi o maszyny transportowe czy wielozadaniowe, sytuacja wyglądała tak, głównym użytkownikiem tego typu maszyn jest 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Ona dysponuje 4 eskadrami śmigłowców transportowych czy wielozadaniowych oraz 2 kluczami dysponującymi po 4 maszynami specjalistycznymi. Jest to jeden klucz, który zajmuje się zadaniami walki radioelektronicznej, a drugi klucz dysponuje śmigłowcami ewakuacji medycznej, takimi latającymi karetkami. No ale skupmy się na ilości, bo to jest chyba najważniejsze. Każda z tych 4 dużych eskadr dysponowała 16 śmigłowcami. 2 eskadry dysponowały śmigłowcami Mi-8T lub Mi-17. One nazwy mają inne, natomiast są to tak naprawdę 2 wersje tego samego śmigłowca. Mi-17 są to śmigłowce nowsze. a także 32 maszyny typu W3W Sokół. Jest to uzbrojona wersja śmigłowca Sokół. W ostatnich latach doszło tutaj do znacznej redukcji, bardzo znacznej. Otóż powiedzmy w czasie misji w Iraku, czyli około 10 lat temu, wojsko dysponowało mniej więcej 4 maszynami Mi-17, a także 28 maszynami Mi-8 w wersji transportowej czy transportowo-bojowej. Razem dało to te 32 maszyny, więc 2 eskadry po 16. Później sytuacja się zmieniła. Duża część tych maszyn Mi-8, ona była eksploatowana bardzo intensywnie w Iraku. Niektóre śmigłowce eksploatowane w Iraku nie wróciły do Polski. Zostały po prostu rozmontowane, wymontowano z nich wszystko, co było w jakiś sposób wartościowe. Użyto materiałów wybuchowych, by je zniszczyć całkowicie. Nie była to duża strata, wbrew temu, co możecie sobie myśleć, ponieważ maszyny te są bardzo, bardzo stare. Obecnie najnowsze śmigłowce Mi-8, jakie znajdują się w Polsce, używane są przez policję i są to śmigłowce z 1983 roku. Najnowsze śmigłowce wojskowe, ja nie mam dokładnych dat ich produkcji, natomiast mogę stwierdzić, że te daty znajdują się gdzieś między 80 a 83 rokiem, tak więc są to śmigłowce w tym samym wieku lub starsze, co te policyjne. Jeżeli najnowsze śmigłowce były wyprodukowane w 83 roku, to łatwo można policzyć, że są to śmigłowce co najmniej 33-letnie. Natomiast mogę Wam z całą pewnością powiedzieć, że używane ciągle są śmigłowce wyprodukowane w roku 77, czyli mające lat już 39. Tu warto zaznaczyć, że typowy okres eksploatacji śmigłowca wojskowego to jest około 30 lat. Okres ten może zostać nieznacznie wydłużony w zależności od stanu maszyny. Oczywiście jeżeli nie była maszyna intensywnie eksploatowana i stan na to pozwala, można ten czas eksploatacji wydłużyć, natomiast nie można go wydłużać w nieskończoność. Pojawiają się tutaj również takie głosy, oferta modernizacji tych śmigłowców z ukraińską firmą Motorsich, która zamocowałaby na nich nowoczesne silniki. Otóż nie jest to opcja, która ma najmniejszy sens, ponieważ te śmigłowce są zbyt stare i zbyt zniszczone. Jeden z problemów, jaki pojawia się na tych śmigłowcach, są to odkształcenia kadłuba. Tych maszyn nie można, one technicznie się nie nadają do tego, żeby jeszcze coś z nimi robić. I sytuacja wygląda tak. Mówiłem, że były 4 eskadry, każda wyposażona w 16 maszyn. W tej chwili sytuacja się zmieniła, ponieważ mamy dalej 4 eskadry w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, natomiast liczba maszyn została we wszystkich 4 zredukowana do 12. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli chodzi o śmigłowce Sokół, to 8 śmigłowców Sokół zostało zmodernizowanych do wersji Głuszec, takiej wersji quasi-bojowej powiedzmy, i trafiło do innej jednostki, do używającej śmigłowców bojowych Mi-24, jednostki w Inowrocławiu, ponieważ śmigłowce Mi-24 generalnie są równie stare co Mi-8 i podobna jest ich sytuacja, to znaczy też kończą się. Poza tym misje w Iraku i Afganistanie również przetrzebiły ilość tych maszyn, one były też tam używane, tak więc skutki tego są takie. Fizycznie spada nam ilość maszyn, bo śmigłowce Mi-24, one nie mają już uzbrojenia. One mogą dysponować uzbrojeniem niekierowanym, natomiast pociski przeciwpancerne, główne uzbrojenie śmigłowców przeciwpancernych, te śmigłowce go nie mają już, całkowicie. Do śmigłowców nie ma ani jednej względnie nowoczesnej rakiety. Ale wróćmy, że liczba Sokołów spadła z 32 do 24, ponieważ 8 maszyn zostało zmodernizowanych i przekazanych, by załatać dziurę gdzie indziej, w innej jednostce. Podobnie ma się sytuacja ze śmigłowcami transportowymi dużymi. Mówiłem, że były 4 maszyny Mi-17 używane. Tu jest sytuacja o tyle pozytywna, że pojawiły się nowe śmigłowce tego typu. Najpierw odkupiono 7 maszyn używanych. One są w tym samym wieku mniej więcej, może kilka lat młodsze od naszych śmigłowców Mi-17. Nasze śmigłowce Mi-17 zostały wyprodukowane w 1989 roku, znaczy przez nasze, mam na myśli, finalnie dostarczone do Polski. Natomiast te 7 kolejnych kupionych na rynku wtórnym, one są z początku lat 90. Natomiast kolejne 5 maszyn są to maszyny już nowe, kupione w 2010 roku i wyprodukowane w 2010 roku. Natomiast ich jest tylko 5 i 4 z tych 5 maszyn, one zostały zabrane z tej jednostki i trafiły do nowo tworzonej jednostki, która ma wspierać wojska specjalne. Prawdopodobnie będziecie kojarzyć, ostatnio miał miejsce bardzo tragiczny wypadek, ponieważ śmigłowiec, właśnie jeden z tych pozostający w zawisie, po prostu spadł z niego jeden żołnierz zawieszony na linie i zginął. Żołnierz jednostki GROM. Tak więc sprawa wygląda tak, że mamy tutaj 12 śmigłowców Mi-17, a także cały czas 12 śmigłowców Mi-8. Jak tutaj w tą sytuację wpisywał się zakup Caracali? Otóż po pierwsze 16 śmigłowców Caracal miało być kupionych w wersji transportowo-bojowej i zastąpić one miały po prostu te już dobijające do 40 Mi-8. Ciężko tu się przyczepić naprawdę do czegoś. Kolejne 5 śmigłowców miało być kupionych w wersji ewakuacji medycznej i zastąpić 2 śmigłowce Mi-17 i 2 śmigłowce Sokół używane do ewakuacji medycznej. Tutaj warto podkreślić, że w przypadku śmigłowców specjalistycznych sytuacja nie jest taka prosta, że tutaj liczą się tylko własności lotne tego śmigłowca, natomiast liczy się również wyposażenie tego śmigłowca do wykonywania tych zadań, które zresztą też swoje kosztuje. Myślę, że to był jeden z powodów, dlaczego postanowiono zakupić nowe maszyny do tego typu zadań. Oczywiście te śmigłowce starsze używane do tych zadań, one też już mają swoje lata. Kolejne 8 śmigłowców miało być dostarczonych, to jest już jednostka sił powietrznych, która właśnie wspiera wojska specjalne. Zastąpiłyby one 4 śmigłowce Mi-17 obecnie używane w tej jednostce. Wojska specjalne wymagają naprawdę najbardziej zaawansowanego sprzętu, tak więc zakupienie nowych maszyn dla nich. Poza tym my dość mocno postawiliśmy na rozbudowę wojsk specjalnych. Brak śmigłowców, czy symboliczna ilość tych śmigłowców, jeśli chodzi o wsparcie wojsk specjalnych, no to nie jest po prostu dobra sytuacja. Dlatego ten zakup jest niezbędny i niezbędne jest to i absolutnie sensowne, że zakupiono więcej tych maszyn, ponieważ pakowaliśmy miliony złotych w rozbudowę wojsk specjalnych, wyposażenie, w szkolenie żołnierzy i śmigłowiec jest to jeden z podstawowych środków działania wojsk specjalnych. Tak więc jeżeli tych śmigłowców dla wojsk specjalnych nie kupimy, to jest tak naprawdę bez sensu to, co robimy, pakując pieniądze w wojska specjalne, do pewnego stopnia przynajmniej. Te śmigłowce Mi-17, a mówimy tutaj o tych najnowszych maszynach, wróciłyby do wojsk lądowych, podnosząc ich stan. Tutaj w zasadzie przeleciałem przez większość wersji śmigłowców, jakie miałyby być zakupione. Kolejne 7 maszyn miało trafić do sił powietrznych w wersji poszukiwawczo-ratowniczej i zastąpić używane tam śmigłowce Mi-8RL. No i tu też jako ciekawostka, śmigłowce Mi-8RL używane w Krakowie do zadań poszukiwawczo-ratowniczych są to, jeśli się nie mylę, najstarsze śmigłowce używane w naszym wojsku, przynajmniej niektóre egzemplarze, ponieważ są to maszyny wyprodukowane w 1973 roku, a więc 43 lat. Jeszcze raz podkreślę, że typowy okres eksploatacji śmigłowca, taki prawidłowy, to jest około 30 lat. No i tutaj jeszcze tak zataczając koło, ponieważ obok 6 śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych, które miałyby zastąpić te wycofane Mi-14 i uzupełnić 6 Anakond i 2 zmodernizowane Sokoły, powiedzmy niepełnosprawne, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań ratowniczych, dodatkowo miałyby być uzupełnione 8 maszynami Caracal w wersji zwalczania okrętów podwodnych, a więc przeznaczonymi do zastąpienia Mi-14 w wersji zwalczania okrętów podwodnych. Razem daje to nam te 50 maszyn, które miały być kupione w ramach tego przetargu. Wcześniejsze liczby mówiły o 70 maszynach. Skąd ta różnica? Ta różnica polega na tym, że poprzedni rząd, wbrew pozorom, oni też chcieli wydać jak najmniej i doszli do wniosku, że śmigłowce Mi-17, a przypomnę, są to śmigłowce wyprodukowane od 1989 roku. Mówimy o egzemplarzach, które trafiły do Wojska Polskiego, a więc śmigłowce, które w tej chwili mają 28 lat. Uznano, że one mogą jeszcze 10 lub może więcej lat służyć. W tej chwili śmigłowców tego typu znajduje się w wojsku 18 sztuk. Z tego powodu zmniejszono wielkość zamówienia o 20 sztuk śmigłowców nowych, czyli Caracali. I to tyle może, bo jak zwykle się rozgadałem, ale po prostu no, taka była potrzeba, żeby to wszystko wyjaśnić. To tyle, jeśli chodzi o to, czy wojsko potrzebuje nowych śmigłowców, ponieważ często pojawiają się w internecie zarozumiałe i wręcz pyszałkowate komentarze właśnie ludzi, że tak naprawdę poza tymi śmigłowcami ratowniczymi to wojsko w ogóle nie potrzebuje nowych śmigłowców. No przez cały ten materiał, przez wszystko, co wam tu mówiłem, właśnie udowadniam, że wcale tak nie jest. Zwracam uwagę, że nie podjąłem tutaj dyskusji o tym, czy Caracal jest dobrym śmigłowcem, dobrym następcą tych śmigłowców Mi-8, Mi-14 i w jakimś tam przynajmniej spektrum Mi-17. Ja zrobiłem o tym wcześniej materiały, dlatego tym razem nie będę już o tym męczył, natomiast polecam po prostu wszystkim, którzy uważają, że wiedzą lepiej, otworzyć Wikipedię i porównać sobie podstawowe parametry, takie jak masa startowa, wielkość kabiny, poszukać takich parametrów jak wielkość kabiny ładunkowej, jakie są możliwości transportowe tych śmigłowców. Caracala, śmigłowców Mi-8 i Mi-17, które zastępuje, i innych konkurencyjnych maszyn oferowanych w Polsce. Z góry mówię wszystkim, którzy będą komentować, bo pojawia się u mnie bardzo dużo komentarzy, jakie to polityczne są moje ostatnio materiały. No jest to oczywiście śmieszny dla mnie zarzut, bo tak naprawdę ja nie jestem miłośnikiem ani obecnej, ani poprzedniej władzy. Natomiast dyskusja o śmigłowcach, ona trwa już kilkanaście lat. Już w połowie lat 2000, kiedy te śmigłowce Mi-8 zbliżały się do wieku 30 lat i kiedy po prostu część maszyn była zajeżdżana w Iraku, już wtedy rozpoczęła się dyskusja na ten temat, powiedzmy w środowisku osób zainteresowanych tym, i ta dyskusja jest prowadzona tak od kilkunastu lat. Jest absolutny konsensus co do tego, czego potrzeba i jak te zadania wykonać. Natomiast pojawiają się oczywiście głosy oddzielne, głosy ludzi, którzy mają odmienne opinie, natomiast zazwyczaj są to po prostu sponsorowani lobbyści, ludzie, których głównym zadaniem jest no właśnie takie, a nie inne przedstawienie tej sytuacji. Taki zarzut się mi pojawił, to też uprzedzając jakby ataki, jeżeli ktoś będzie mówił, że eksperci mówią, że takie, a takie powinny być, to ja bardzo proszę, żeby ludzie tak komentujący, wy macie pełne prawo do swojej opinii. Natomiast jeżeli powołujecie się na ekspertów, to ja bym bardzo prosił imiona i nazwiska tych ekspertów, żebym ja wiedział po prostu do czego mam się odnieść i do jakich wypowiedzi, i wtedy na konkretach będziemy operować, a nie na demagogii. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia w następnym materiale.